Słuchajcie, dlaczego Well You? Chciałbym zadać wam parę pytań i coś wam uświadomić, a nie tylko was zainspirować. Well You dlatego, bo dajecie ludziom wartość. Czy kiedykolwiek ktoś z was pomyślał tak naprawdę, że daje ludziom wartość? Mam parę pytań. Czy teraz możecie przez chwilę pomyśleć o kilku osobach w waszym życiu, które mają na przykład jakieś problemy zdrowotne? Jeżeli teraz przychodzą wam do głowy osoby, które mają jakieś wyzwania zdrowotne, być może skórne, być może coś w środku się dzieje, to powiedz im o Well You, bo dajesz im wartość. Nie wprowadzasz nikogo w maliny. Nie musisz się bać odezwać, bać zadzwonić, zastanawiać się, czy komuś szkodzisz, czy coś złego się stanie tej osobie w życiu. Dajesz jej wartość. I tylko z tego jednego powodu powiedz tej osobie o tym, że jest Well You, bo dajesz jej wartość. Pomożesz jej zdrowotnie. A mam drugie pytanie. A znasz takie osoby, czy przychodzą ci teraz takie osoby do głowy, które są wiecznie zabiegane, mają mało czasu, dzieci, praca, ciągły chomik w kołowrotku. Znacie takie osoby? To powiedz im o Well You, bo dajesz im też wartość, mogą zyskać więcej czasu. Nie wprowadzasz ich w maliny, nie szkodzisz im, dajesz im wartość. A ja mam jeszcze kolejne pytanie. A znasz takie osoby, które prowadzą biznes? Które są świadome biznesu? Pomyśl o nich, bo może im się spodoba Well You, może rozwiną się jeszcze bardziej biznesowo, zyskają więcej czasu. Dajesz im wartość. A znasz takie osoby, które chciały mieć drugą pensję, która by im pomogła? Jeżeli teraz takie osoby przychodzą do głowy, powiedz im o tym, bo dajesz im wartość. A znasz takie osoby, które mogłyby sobie dorobić, albo mają jakieś zobowiązania, te parę set złotych, by im zmieniło życie, by nie mieli tyle stresu, spaliby spokojnie, powiedz im o tym, bo dajesz im wartość. A znasz takie osoby, które lubią podróże? Powiedz im o tym, bo w Well You są podróże, dajesz im wartość. A znasz takie osoby, które lubią samochody, motoryzację? Powiedz im, bo dajesz im wartość. A znasz takie osoby, które chciałyby przekazać dorobek swoim pokoleniom? Powiedz im, bo dajesz im wartość. Czy rozumiecie, czym jest wartość? Że nie wprowadzasz nikogo w maliny, nie szkodzisz, dajesz wartość. A znacie takie osoby, które lubią, są duszą towarzystwa, bo lubią rozwój osobisty? No to powiedz im o tym, bo dajesz im wartość. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Druga, tak tylko w skrócie. Często jak są jakieś urodziny, imieniny, albo jak są jakieś okoliczności, wydarzenia, to ludzie życzyli mi: Marcin, bądź sobą i się nie zmieniaj. Ja kiedyś to przyjmowałem. Dzisiaj już nie przyjmuję takich życzeń. Nawet boję się takich życzeń, ponieważ zrozumiałem, żeby się zmieniać. Jeżeli jest trudna sytuacja w życiu, jeżeli coś cię teraz gryzie, to się właśnie zmieniaj. Bądź sobą, ale się zmieniaj. Już nie przyjmuj takich życzeń. Nie zmieniaj się, Marcin, bo ty jesteś taki fajny ludź. Nie, ja chcę się zmieniać. Bo jeżeli coś się dzieje w życiu złego, to się zmieniaj. Dostosuj się do tego, co oferuje świat. I trzecia rzecz, na szybko, bo nie mam czasu. Jak działa świat? Góra, dół, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jest porażka, raz jest jakiś sukces. I o to chodzi, bo tak działa życie. Wszystko wibruje, wszystko się rusza. Atomy, elektrony, my jesteśmy w ciągłym ruchu. Każde tak buduje twój biznes, każde nie buduje twój charakter. I kojarzycie, jak podłączają nas pod aparaturę, jest puls, jest pik, pik, pik. Idzie góra, dół i wiecie, co jest najgorsze? Kiedy jest kreska. Jest takie żeby tylko nigdy do tego nie doprowadzić. I tu nie chodzi o życie i śmierć. Tu chodzi o to, żeby była góra i dół, żeby każdy tak budował twój biznes, każdy nie, żeby budował twój charakter. I wszystkim wam życzę, jestem wdzięczny, że wszystkich tutaj ludzi, których na mojej drodze się pojawili, poznałem. Jestem wdzięczny, że was mogę poznać. I życzę wam, bądźcie sobą i się zmieniajcie. Dziękuję. Brawo, dziękujemy bardzo. Pan Marcin Urbaniak. Dziękuję.